Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was bardzo serdecznie na troszeczkę krótszy film, dlatego że mamy urwanie głowy w robocie. Natomiast wydaje mi się, że ta historia może być dla Was bardzo, bardzo inspirująca. Dla mnie taka była. I co? Nie przedłużam więcej. Jeżeli Ci się ono spodoba, to zostaw suba, łapkę w górę, komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Miłego oglądania! Wyobraź sobie, że Twoim największym marzeniem jest medal olimpijski. Twoją ukochaną dyscypliną staje się łyżwiarstwo, a dokładnie short track. Jest tylko jeden problem. Urodziłeś się w Australii, gdzie liczba zdobytych medali, nie tylko w tej konkurencji, ale i w całych igrzyskach zimowych w historii, wynosi zero. Nazywasz się Steven Bradbury i mimo, że Twoje marzenie jest skazane na porażkę, dajesz z siebie wszystko. Bierzesz udział w igrzyskach, ale nie oszukujmy się, nie masz nawet matematycznych szans na wyjście z ćwierćfinału. W szranki z Tobą stają zawodnicy mający znacznie lepsze wyniki niż Ty. Mimo to, dajesz z siebie wszystko. Po przejechaniu ćwierćfinału masz już zamiar iść do szatni, się pakować. Tymczasem okazuje się, że jeden z zawodników został zdyskwalifikowany. Wskakujesz więc na wolne miejsce. Wiesz, że Twoja konkurencja teraz będzie walczyć jak o życie. Stawką jest finał igrzysk. Stajesz na starcie i dajesz z siebie wszystko. Gdy zaczynasz ostatnie okrążenie, wiesz, że nie masz szans. Jesteś ostatni w tym wyścigu. Zdarza się jednak cud. Jeden z Twoich konkurentów zbyt ostro wchodzi w ostatni zakręt i wylatuje z niego, potrącając przy tym jeszcze jednego zawodnika. Kończysz ćwierćfinał na drugim miejscu i dostajesz się do finału olimpijskiego, co już jest największym sukcesem w historii całego Twojego kraju. Ale wiesz, że finał jest całkowicie poza Twoim zasięgiem. Będziesz walczyć z zawodnikami, którzy mają na swoim koncie kolejno 2, 3 i 10 złotych medali Mistrzostw Świata. Mimo to stajesz na starcie i dajesz z siebie wszystko. Reszta to już historia. And there's the young Korean skater sliding on the inside. Sometimes you don't even know where he is. He's so small, he just slips in there. Right now, Ono hanging back and forth. They're trying to pass on the inside. Some jostling, common in short track. Apollo has to be careful. He does not want to get disqualified. And with only 6 laps to go, he does not want to get caught in the back when the pace really picks up. Now, Ono from Korea has taken the lead. Move on the outside. A great pass by Lee Tae-jun. Coming up on the inside, it's going to be between these two. A lap and a half. And Ono, here's the bell. One lap for gold. He's reaching back for one more gear. Trying to hold up Lee. They bump. Snow is going around. A total wipeout.